Siema, minus 12 i robimy podsumowanie. Olej po roku. No, ale 5W40 przy minus 12, zobaczcie jak płynie. Pokażę wam stan przebiegu. Tak wygląda olej. Na bagnecie wygląda na czyściutki. Ale ja widzę gołym okiem, że jest taki jeszcze przeźroczystawy. No i zrobiłem taki haczyk z przewodu hamulcowego. Tylko powiem wam, że jest tak brudna robota. Takie coś. Kładam to przez gwint i w dół to dna miski. Ja pierdzielę, widzowie, ja was przepraszam. No ale wyszła lipa. Nie lubię komentować czyjejś pracy, bo nie chciałem, żeby ktoś moim komentował. No ale to bez komentarza zostawię. No to już jestem po przejażdżce szybkiej do paczkomatu. Powiem wam, wszystko szczelne. Jedynie moje spodnie nie były szczelne. Podsumowując, trochę się nauczyłem więcej o olejach. Stary silnik, stare turbo, stary diesel. Także olej też starzeje się według mnie chyba szybciej. Cześć, witajcie. Jak pamiętacie lub nie pamiętacie, to jest samochód, którym robiłem turbo płukanie oleju. Jest to diesel. Sprawdzaliśmy jak długo trzeba go płukać, aż będzie czysty olej, jak długo się ten czysty olej utrzyma. Starałem się robić aktualizację koloru tego oleju co jakiś czas i jesteśmy teraz właśnie przy wymianie oleju. No i co? W międzyczasie tutaj wam postaram się wrzucić wszystkie wrzutki, kolejne aktualizacje tego koloru oleju, jak to wyglądało. I przejdziemy sobie do dzisiejszej wymiany oleju, czyli spuścimy ten olej, zobaczymy sobie filtr oleju, jak to wszystko wygląda. I jaki ten olej będzie dzisiaj, jak będzie jutro na zimnym, bo teraz oczywiście go nagrzałem, żeby łatwiej go z tego silnika wydobyć. Dodatkowo te silniki, czyli 1.4 HDI, mają taką przypadłość, że w miskce olejowej korek jest tak jakby wbity, że zostaje tam chyba 2-2,5 cm oleju. To jest około chyba 250 ml czy 300 ml. Pokażę taki filmik, jak goście przerobili młotkiem takim bezładnościowym miskę, żeby wystawała w dół, żeby dało się wymienić cały olej. Więc w tym silniku to też jest faktor taki, że właśnie przy każdej wymianie zostaje tego oleju trochę na dnie. Ja postaram się to takim zagiętym, miedzianym przewodem hamulcowym i strzykawką odessać. No i co? Zapraszam was do oglądania. Pokażę wam stan przebiegu. Tak wygląda olej. Tak to wygląda na czystej szmatce. Na papierze. Tak to wygląda. Więc jeszcze jest chyba czysty, co? Zobaczcie, na bagnecie wygląda na czyściutki. Z obydwu stron. O, już jest troszeczkę ciemniejszy. Tak, już taki bardziej ściemniał, aczkolwiek na szmatce jest... No taki już brudniejszy. Jeszcze raz wam pokażę na bagnecie, jak on wygląda. Widać? On jest taki półprzeźroczysty. Zaszedł tak jakby troszeczkę takim czarnym, ale jeszcze coś tam widać, że jest to olej, a nie smoła. To ty se nagraj. Albo dobra, ja se nagram. I idźmy, bo zimno. Aktualizacja po trasie. Wczoraj jechaliśmy jakieś 6 godzin. Też jest w miarę czyste na bagnecie, pokaż bliżej. On zachodzi takim trochę czarnym. No ale wiadomo, także zaraz sobie zaczniemy przebieg. Jeszcze raz go wam pokażę na świeżo. O. No jest już ściemniał troszeczkę. Ale jeszcze taki półprzejrzysty jest, taki zachodzi, takim czarny właśnie na bagnecie. O, tu jest suchy, tu jest z olejem. No i na szmatce widać kolorek. Także nie jest źle, ale tak jak mówiliście, robi się czarny znowu. Ktoś mi powiedział, żebym na kartce pokazywał, jak ten olej wygląda. Na bagnecie jest czarny, aczkolwiek na kartce jeszcze troszeczkę coś widać, że to jest... że to jest olej, no. Zaraz sobie pokaż piżenie na bagnet. O, na bagnecie jest taki czarny, chociaż po prawej i lewej stronie bagnetu jest taki półprzeźroczysty jakby. Spróbuję go więcej tutaj wydobyć. Mam nadzieję, że to na karteczce widać. I jeszcze na papierze toaletowym wam to pokażę, jak pokazałem wcześniej, żeby było porównanie. Zobaczymy. No i tu już jest trochę wytarty. Poziom się zgadza, 9 na 10, także żadne wycieki się nie pojawiły. Kolor na papierze, na kartce widzicie. Tak wygląda olej na karteczce. Już się robi ciemnawy, chociaż jeszcze jest barwa taka, że coś tam widać tej kartki przez niego. Na bagnecie tak to wygląda. Jest brudny, ale ja widzę gołym okiem, że jest taki jeszcze przeźroczystawy na krawędziach. Na karteczce tak to wygląda. Jest czarny, jest zawiesina taka czarna, jakby ktoś taki czarny proszek wsypał. Ale o, widzicie, jak rozetrę, to jeszcze jest brązowy.
Także całkiem nieźle, fajnie. Jeszcze na szmatce, bo już nie pamiętam, ile ja robiłem tych testów, na jakich różnych podłożach. Także smoły już nie ma. Jest czarny dieslowy olej. Ciekawe, jak będzie przy spuszczaniu. Teraz stan liźnika wam pokażę. A za 2400 km trzeba go wymienić, bo akurat minie 8000. Póki się olej grzeje, tutaj trzeba wyczyścić ten piach i to wszystko. Z nowości to tutaj troszeczkę kapie G12, czyli płyn chłodniczy, chyba z pompy wody, to muszę sprawdzić jeszcze. No i co? I coś stuka chyba w skrzyni biegów, chyba w tym miejscu. Ale teraz nie słychać, bo to na równym słychać, jak jest podniesiony, nie słychać. Jedni mówią, że to łożysko ataku skrzyni biegów, ale to się jeszcze okaże. Ale ogólnie silnik jest suchy, oleju nie ubywa, nie musiałem nic dolewać. Przed zlaniem sprawdzimy sobie jeszcze stan tego oleju, poziom jego. Ale tutaj sobie myję ten spust oleju. Silnik jest ciepły i krzywo stoi, ale jeszcze zrobimy ostateczną kontrolę koloru oleju. No jest tak brązowo-czarno, ale jeszcze jest brązowy. Nie jest totalna smoła. Ja go dopiero zgasiłem. A nie widzicie tutaj. Ja go dopiero zgasiłem, no jest takie minimum na bagnecie. Ale tym się nie sugerujmy, to jest bardziej test koloru. Tak to wygląda, jeszcze na papierze toaletowym wam pokażę, dla porównania. Poziom oleju był tam w połowie bagnetów, normalnie, nie musiałem dolewać. Nawet jeszcze, zobaczcie, jest przejrzysty. Na bagnecie nawet. Nie. Yeah. No powiem wam, sam jestem w szoku, że na bagnecie tak dobrze wygląda. No dobra, to spuszczamy go. Tutaj najpierw odkręcam filtr, żeby mieć pewność, że go wymienimy. Po drugie, żeby olej z podstawy filtra oleju ściekł do miski. No tu jest zaworek zwrotny, jak się wykręci filtr, to teoretycznie powinien cały się cofnąć. Także odkręcamy. On już jest odkręcony, poluzowany, ja go nie wyciągam, tak, widzicie filtr? Niech sobie obcieknie tam. Teraz idziemy się bawić z miską na dole i jeszcze tutaj bagnet otwarty, żeby łatwiej nam się spuszczał olej przez korek z zlewu oleju. Tu jest czysta banieczka, poluzowałem już korek. Mam taki magnetyczny, tylko on jest trochę do odkręcania korków, po prostu taki wkrętak. Śmieszny, żeby się nie poparzyć, tylko on ma trochę za długi ten ząb, także pierw sobie, ile będzie się dało, poluzuję sobie nasadką, potem może jego wykorzystam. Spuszczamy do czystej banieczki, postaram się to nagrać. Co jeszcze istotnego? No tyle. Te wszystkie wycieki, to wszystko idzie z góry silnika, chyba z głowicy, tam, bo ona jest taka dzielona na pół, nieważne, ale to te wycieki były zanim robiłem turbopukanie tego silnika. Dobra, mam nadzieję, że będzie to widać. Jeszcze zrobimy sobie pomiar temperatury tego oleju. 42 stopnie, niedawno miał 55, ale jak widać, wszystko to trochę trwa. I tak ja uważam, że będzie stosunkowo ciepły. Dobra, tym będzie ciężko. Kocham ten rodzaj spustu. Dobra. Nie w twarz. Dobrze, już jest sukces. Czarno czy nie czarno? Zaraz karteczka prawdę nam powie. Oczywiście okulary ochronne. No olej w bańce ma 60 stopni. Tak? Widać to? No, czuć ręką, że jest ciepło.
Sorry widzowie, skopałem was z buta. Dobra, niech to sobie kapie, was nie będę zanudzać. Dobra, słuchajcie, w międzyczasie wyjąłem filtr. Po prostu już tak na tyle ociek, że wyjąłem go ordynarnie, nic mi nie pokapało. Natomiast tam w tej obudowie jednak troszeczkę, jak widać, sobie wam pokazać, zostało. To wszystko tam na dole to jest olej, to jakoś tam odsączę, czy strzykawką, czy szmatką. Także dajcie mi to wszystko obrobić to. No i zaraz będziemy patrzeć, co tu się dzieje. Dobra, w międzyczasie strzykawką tutaj odessałem 50 ml oleju jeszcze. Także taki ciepły olej bardzo fajnie się takim cieniutkim wężykiem odsysa. I spróbujemy jeszcze z miski olejowej odessać. No i zrobiłem taki haczyk z przewodu hamulcowego. Tylko powiem wam, że jest tak brudna robota. Już dwie strzykawki udało mi się wyciągnąć. Czyli 40 ml. Jak go wsadzam, ten haczyk, to on tak wypełnia, że zaczyna po nim ciec, więc szybko szmata, wycieranie tego. Powiem wam, odsysarką. Ja miałem taką wtedy elektryczną odsysarkę. Jakby ją wsadzić i nią odsysać, może by to lepiej poszło. Ale o, już wam pokazuję. Takie coś, wkładam to przez gwint i w dół do dna miski. Dobra, ja to zrobię chyba poza kamerą, bo to jest taki syf brudny, że fuj. Albo ustawię na statywie. Dobra, chyba będzie coś widać. Jaj. Bubek. Ciekawe, czy by się udało zaciągnąć tak jak wodę ten olej. A dobra, to jest chyba trzecia strzykawka. Także 60. No to powiem wam, jak dostaję te 200-300 ml w silniku, 50 jeszcze w podstawie oleju. To tak jakbyśmy mieli całą miskę starego oleju, bo w Toledo akurat między maksem a minimum na bagnecie, przepraszam, cały bagnet. U mnie w Toledo cały bagnet to jest właśnie 250 ml. Czyli między maksimum a minimum. No jak miał większą strzykawkę w sumie, idę po Żanetę. Dobra, nie mogę znaleźć, zrobimy to tak. Zrobimy eksperyment, czy jak zdejmę strzykawkę, to czy poleci olej. Chciałem zassać jak wodę z akwarium, ale jak widać raczej zeszło po prostu. Zbyt lepki olej jest. Może go tam też nie być akurat. No jedno jest pewne, nikt normalnie tego nie będzie robił. Sami sobie musicie to zrobić albo nie wymagajcie czegoś takiego od mechanika. Rzeźba, nazwa kanału zobowiązuje. Powiem wam, ryzyko wprowadzenia syfu do układu w takim czymś jest duże. Jak widzicie, ja tu staram się zachować czystość, bo to moje auto, mój silnik. Dobra, tam dół ogarniemy za jakiś czas, założyłem rękawiczkę, bo wam powiem już od tych wszystkich eksperymentów z olejami. Jak mi się olej dostanie w okolice paznokci palców, to mnie szczypią. Jakieś uczulenie, czy w ogóle to jest, w ogóle oleje no nie są zdrowe, więc powinno się używać rękawiczek. Także nie róbcie tak jak ja. Nowy filtr dla porównania ze starym filtrem. Czekajcie, dobra, nie zanieczyszczę silnika raczej jakimś pyłem krzemowym, tego muszę wyszarpać. Czasem je wyjąć, to jest taka misja. Przynajmniej znaczy, że dobrze siedział. Dobrze, wyszarpany. Tak na szybko piłków żadnych nie ma, najwyżej sobie go później lepiej skontrolujemy.
Normalny filtr, nie jest czarny, powiem wam. Zapalę lampę błyskową. Jest taki czarno-brązowy, taki wiecie, taki, no kurde, powiem wam. Myślałem, że w gorszym stanie ten olej, jak go spuszczałem. Aczkolwiek, według mnie jest nieźle. Dobra, o-ring na, tutaj jest naolejowany, nowa uszczelka trapezowa, kwadratowa w sumie, a ona jest pod takim kątem. Trzeba zobaczyć, czy ona jest dobrze, czy dobrze leży, czy równo, czy nie jest podwinięta nigdzie. Jest nowa, w sumie nie wiem, ile trzeba przejechać, żeby ona była uszkodzona. I teraz to musi wejść w specjalny punkt, chociaż teoretycznie on jest ścięty, ten cycek pod takim skosem, że nawet gdybym się obracał z obudową, to wskoczy na swoje miejsce. Niektórzy wkładają najpierw, a potem dokręcają filtr, ale podobno chyba w instrukcji jest napisane, że pierw go trzeba wcisnąć filtr w obudowę i potem wkręcać. Także wkręcamy delikatnie, ostrożnie, nic na siłę, żeby nie łamać tego bolczyka. Na początku najpierw najlepiej ręką. Chyba wskoczył. To już dokręcone, powoli, spokojnie, delikatnie, poza kamerą, żebym dokładnie widział i słyszał, co się dzieje. Niby 25 Nm, ale powiem wam, ostatnio tak dokręciłem na 25 właśnie kluczem dynamometrycznym. To jest moment na sucho, a ja wkręcałem, wiadomo, naolejone, więc powinno się zmniejszyć tam o 30-45% moment dokręcania, w zależności od tego, jaki jest olej. Tak samo tu na dole, wszystko już jest wyczyszczone, zakręcone. Nie wymieniałem ani korka, ani podkładki. Podkładka była płaska, bardzo w ładnym, dobrym stanie. Dokręciłem z wyczuciem ręką. Również te wszystkie momenty dokręcania korków są podane na sucho, a one są, wiadomo, gwint jest mokry, więc trzeba by to kompensować, czyli odejmować 30-45% zgodnie z tabelą, w zależności jaki jest olej. Także czasami lepiej jest na rękę, na wyczucie coś dokręcać, niż na moment, bo moment to nie jest zbyt precyzyjny pomiar siły dokręcania. No dobra. Ja jeszcze doleję olej, żeby nie zapomnieć, żeby przypadkiem silnika na sucho nie odpalić, i przechodzimy do analizy tego właśnie starego oleju. Olej zalany oczywiście na skosie, nie wiem, czy trochę za dużo nie zalałem. Już wam pokazuję, jak to na bagnecie wygląda. Pół bagnetu na skosiku, także może być pełny albo nawet troszkę za pełny. Rozpędziłem się, no ale jest git. Lejek zawsze spoko. Dobra, to idziemy go odpalić. Chodzi elegancko. Tutaj przebieg, także musimy policzyć, ile kilometrów przejechał, i sprawdzamy, jaki tam jest stan oleju pod maską. W sensie w zlewce. Powiem wam, mamy problem. Zobaczcie, tu mi pokazuje minus 100 km, więc byłem przekonany, że przejechałem 8000 km, które ustawiłem. A teraz idę pod maskę i liczę, że przejechałem ledwo 6071 km. Czyli 2 km za wcześnie wymieniłem olej. W ogóle jaka masakra. Kurde, nie wiem, co się stało. Czy wymiana akumulatora, padnięty akumulator, odpinanie klem mogło mi coś tu pokasować? Ja pierdzielę, widzowie, ja was przepraszam. No ale wyszła lipa. No nic. W takim razie, jak wygląda olej po 6000 km? Ale głupota. Aj, tak to jest. Chcesz dobrze, wychodzi jak zwykle. No bez kitu, zobaczcie. Tu mam napisane, że następna wymiana przy 3,35 km. I to będzie w nawiasie 8 km. Kurde, zrypałem. No nic. No, nie wleję go z powrotem do silnika, nie? Dobra, test białej kartki. Już wam powiem, jaką ma temperaturę. 27 stopni miał przed chwilą, jak go mierzyłem. No olej jak olej, zwykły olej, normalny, jeszcze nie jest tu taka smoła jak chyba wtedy, przynajmniej tak mi się wydaje. Trzeba by to porównać naocznie, nie ma, 28 stopni. No na pewno przed zimą nie zaszkodzi wymienić oleju.
No ale chciałem po 8000 pokazać wam, jaki jest olej, w jakim stanie. No więc no co, czarny jest, jak to w dieslu. Czyli co by nie było, i tak będzie syf. Chociaż niektórzy mi wysyłaliście na maila po tamtym filmie, po 15, po 30 tysiącach, jak olej w dieslu wygląda, tylko w nowych, ładnych dieslach, fajnych dieslach, nie? Ten ma 300 plus koła, jeszcze nie wiadomo ile handlarze cofnęli. To tam oleje, no powiem wam, jak w benzynie brązowe są, nie? Ja to zostawię jeszcze na noc, w nocy ma być troszeczkę chłodniej, bo teraz około 10 stopni na dworze. Taki jeden ciepły dzień, potem ma być przymrozek i zobaczymy sobie, jak taki olej, który po prostu jest wymrożony na zewnątrz, jak on sobie płynie. Także dajcie mi jeszcze 2 dni na nagrywki z tym olejem. Filtr też jest normalny, tam nie wiem, czy jest sens jakoś tam go bardzo przeglądać. Dobra, czekajcie, ja to ogarnę. Pokażę wam, że ten filtr jest bliska. No to jeszcze z lampą błyskową to wam nagram. O, widzicie? Czarno-brązowy. Tak sobie płynie, jak ma 20 plus stopni. 25 powiedzmy nawet. Jadzi 5W40 leje. Niektórzy na zimę schodzą 5W30. Bo teoretycznie w niższych temperaturach powinien lepiej płynąć. Chyba jest tak, że jak ta druga cyfra, liczba, jak ta druga liczba olejowa jest większa, to na zimno też jest grubszy film olejowy, czyli olej jest bardziej lepki. Tak mi się wydaje. Zobaczmy jeszcze kolor tego oleju tak po takim chwilowym odpaleniu. Powiem wam, czysty jest. Nic tu nie będzie widać. A chociaż tutaj są mokre ostatnie te półtorej krateczki. No dobra, trzeba zjechać z najazdów. Dolocik założony. Przymykamy maskę. Zjeżdżamy. Dobra, wyjąłem lunch'a i nie wiem czemu mówi, tyle dni od wymiany, nie pamiętam kiedy wymieniałem, ale właśnie jest 327 tam tutaj, tam było 121, on widzi 130 km, kiedy było kasowane ostatnio, kurde to już, czyli po prostu on wyświetlił mi rok lub ile kilometrów, no i właśnie kurde to mnie
to mnie zmyliło. Ilość serwisów, 15 razy był wymieniony olej w tym samochodzie niby. Także nie wiem, kurde. Muszę to skasować, teraz ustawić, żeby było dobrze tak jak jest teraz tutaj. I ciekawe, czy jak zrobię to kombinacją klawiszy na wyświetlaczu, to co tutaj będzie wyświetlone, pokazane. To jest fajne, że można sobie zmieniać na mile albo z mil na kilometry z poziomu tutaj programu. A i sprawdziłem bez kitu, robiłem to rok temu. Teraz mamy taką datę, godzinę, na dworze temperaturę. Także się zgadza. Kurczę, widzicie, sam się zrobiłem w konia. No ale dobra, rok minął, no to stan oleju po roku, taki będzie tytuł filmu. Dobra, w innym module widać, że właśnie 12 miesięcy, 8000 km. Przeprowadźmy sobie Oil Service Light Reset. Nie wiem, czy w Engine System. On pewnie ma kilka zakodowanych. Tak, że to albo w BSC, to chyba w BSC po prostu siedzi. Czyli w zależności, gdzie nam trzyma dane, może trzymać w sterowniku silnika, może w BSC, a może trzymać. Jak skasujemy, ciekawe jaki nam przywróci. No jest, 0 dni. Skasowałem tu już z tego. Jest dalej 8000 do przejechania. I dzisiejszy przebieg zapamiętał dokładnie tak jak trzeba. 72,4 km. 16 razy wymiana oleju. Ciekawie. Ale faktycznie tutaj źle podaje napięcie, bo ten czyta 12,2. A ja mam przez Bluetootha tego BM2 pod maską i mi pokazuje 12,1. Także 0,15 V różnicy. No, nie powinno tak być. Chociaż teraz jak chwilę pracował sobie, sprawdźmy jaki jest kolor oleju. Według mnie jest całkiem ładny. Ale widzicie też ile slimiski wyjąłem, nie? Wiem, że jest miska firmy BGA, która ma na płasko ten zlew oleju. Podobno on umożliwia całą wymianę. No, tu jest tyle. 4T. To co, mam więcej oleju nalać? Nie pamiętam w katalogu ile było, ile wchodzi. Bańkę mam 4-litrową. No to chyba można dolać. No, ale sami widzicie. Olej jest fajny. Ciekawe jak długo, no to dobra, wiecie co? To teraz ten nowy olej też będę spróbował robić aktualizację. Jak on będzie się czernił? Dobra, powiem wam ciekawa konkluzja, bo katalog mówi 3,8 litra. No wlałem 3,8 litra, dalej tu jeszcze na magnecie brakowało dwie miareczki i oni pewnie mieli policzone z tą miską olejową, a z tej miski no tam 160, może 200 ml udało mi się wyszarpać i 50 jeszcze z tego obudowy filtra, więc wlałem całą bańkę 4 litry i jest równiutko na magnecie pełny, zaraz wam już to pokażę. Także pojemność totalnie pustego silnika jest inna niż pojemność wymiany, tak jak mówi katalog, no w sumie ma to sens, nie? Widzicie? Jest pełniutki i tej półtorej krateczki tu od końca może jedna jest bez oleju. Także i patrzcie jaki czysty jest na szmatce. I dla porównania jeszcze na papierze toaletowym. Elegancki olej. No dobra, słuchajcie, teraz zalałem inny olej, normalny olej, zwykły olej, taki jaki leję do większości samochodów, 5W40. Wtedy testowaliśmy olej ceramiczny,
On był w 5-litrowej bańce, także go zostało, nie musiałem nic dolewać, także no, po tych turbo pukaniu silnik jakoś wcale więcej oleju nie bierze. Tyle co gubił tam przez te uszczelki, to porównywalnie tyle samo gubi, chociaż nawet mniej, bo ja dokręciłem wtedy śruby miski olejowej, bo były luźne, bo ktoś to nam tak wymienił, że żal gadać po prostu. Nie lubię komentować czyjejś pracy, bo nie chciałem, żeby ktoś moim komentował, no ale to bez komentarza zostawię. Teraz też tu cieknie pompa wody, też właśnie zastanawiam się, czy ktoś ją dobrze dokręcił, czy po prostu puściła na uszczelnieniu. No, to się okaże. Kurde, mogłem w sumie dzisiaj sprawdzić, ale dobra, nieważne. Zimno jest, już plecy mi zawiewa, jest niefajnie. No dobra, na razie kończę. Widzimy się jutro i pojutrze, jak ten olej zmarznie. No i tyle. Dobra, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Ten dzisiejszy odcinek nie jest przez nikogo w żaden sposób sponsorowany, wpływany, nic. Ja go nagrywam po prostu, bo chcę, bo wam obiecałem, że wam pokażę. Mogłem w ogóle nic nie nagrywać, nie jestem przez nic zmuszony. Poprzedni odcinek z turbopłukaniem też nie był jakiś wymuszony, zresztą u mnie każdy odcinek, ja zawsze mówię. Ja pokazuję jak jest, albo nie pokazuję wcale. Czy ktoś to akceptuje, wchodzi ze mną w współpracę. Także jeśli akceptuje, wchodzimy w współpracę, jeśli nie, to nie. Poprzedni odcinek był sponsorowany, chodziło o sponsora właśnie na oleje, na te wszystkie rzeczy, bo tam zużyłem trochę dość dużo tych olejów. No taki po prostu eksperyment. Także tam to było sponsorowane, ale i tak nie było żadnego wpływu na to, co wam wtedy pokazałem, co wam wtedy powiedziałem. Dzisiaj też nikt nie ma żadnego wpływu na to, co pokazałem, powiedziałem. No i jest, odcinek jest mój, bez współpracy z nikim. Także żebyście wiedzieli, jawnie, klarownie wam to mówię. No to już jestem po przejazdce szybki do paczkomatu, powiem wam wszystko szczelne. Jedynie moje spodnie nie były szczelne, bo przewiałem sobie plecy, także muszę sobie takie ogrodniczki załatwić robocze. No ale to jak wiecie, od roku myślę i ciągle na myśleniu się kończy. Dobra, widzimy się jutro. Masz, szukaj. To. Jest, było. Jeszcze będzie. Jeszcze jeden. Gdzie to jest? Gdzie to? Gdzie to jest? Gdzie on jest? Szukaj. O, blisko. No, wyrwał go. No siema, jest drugi dzień. Olej ma 0 stopni. Minus pół. Minus jeden. No jest zimny. I zobaczymy. O. Jakoś płynie ten olej. Wtedy to były mega mazy. W tamtym filmie turbo płukanie. Aczkolwiek powiem wam, wnioski mam takie, że te 6000 w tak ciężkich warunkach, jakim jest miasto, przez ten rok, bo tak naprawdę to jest w sumie ten rok, znikąd się nie bierze, powiem, przy tych olejach i to chyba dzisiaj właśnie widać. Olej po roku. Na zimno, nie? No powiem wam. Jest klejk. Ciekawe jak nowy olej się zachowuje tak naprawdę w takiej temperaturze. Tego nigdy nie sprawdzałem tak. Szkoda zawsze było mi oleju. No ale... Powiem wam, jak coś takiego z rana ma nam smarować silnik, może być lekka lipa. Tak to wygląda. Damy tej karteczce trochę ociec, ale widzicie, no tu jest brązowy, tu gdzie on na krawędzi, nie? Aczkolwiek i tak uważam, że te 6000 km to już ten olej się skończył według mnie, mimo wszystko. Także nawet może dobrze, że nie dojechałem do 8, tylko po prostu albo rok, albo 8. No i w tym przypadku rok na 6 dokonał żywota z tym olejem. No dobra, dajcie mi tu pomyśleć, co jeszcze tutaj dograć na koniec, na podsumowanie, czy jeszcze jakieś eksperymenty z tym porobić, czy jeszcze poczekać do minus 5. Ma być przymrozek, jak będzie minus 5, to też zobaczymy jeszcze ten olej przy minus 5. A zobaczcie ciekawostkę. To jest butelka, którą wlewałem nowy olej. I tu nie obciekł i się sparafinował. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz sobie zobaczymy.
No, to jest taki parafiniasty olej. Także jak widać, nowego oleju też te zjawiska temperaturowe dotyczą. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po nocy, minus 2 stopnie. Szyba już jest w Citroenie zamarznięta. Woda na li także jest zamarznięta. Zobaczymy olej. No i olej ma minus 5. Czyli tyle, ile było w nocy. No i zobaczymy. Ktoś chce umyć plecy? Nie, no co do mycia. Gratów. No nawet płynie ten olej, powiem wam, jak na minus 5. Czekajcie, muszę ten kamień zdjąć stąd. Mam nadzieję, że nie dostanę w twarz tym olejem. No tamten olej przy minus 5 chyba nie płynął, aczkolwiek powiem, ten olej też jest żużel. Te 6000 to tutaj w tak ciężkich warunkach jak miasto, to faktycznie. W Sirionie pod maską jest napisane chyba, że właśnie w ciężkich warunkach co 6,5 tysiąca km należy zmieniać olej. Więc powiem wam, jazda miejska 6,5 koła może być tym właśnie tematem. No płynie ten olej. Jeszcze jest miodzio, jest kleik. Odpalimy sobie jeszcze cytrona, zobaczymy jak chodzi na zimnym, jaki jest kolor oleju teraz, bo tam kilka kilometrów przejechałem. Nie wiem, z 10-20. A tu był komunikat, olej ok. Także co, grzanie świec. Odpalił. Co, chodzi normalnie. Niech chwilę sobie pochodzi. Sprawdzimy na bagnecie stan oleju. Powiem wam, nie ma tego klepania z rana, co myśleliśmy, że to skrzynia. Ja i tam kilka osób. Może to było od oleju już takiego zagruzowanego. Albo może było mało tego oleju, bo przyznam się wam, że ostatni tam 1000-2000 km go tak średnio sprawdzałem o stan. Może dlatego na najazdach przestawał cykać, bo się olej w misce cofał na tył i to jakoś było lepiej. Kurde, nie wiem, albo po prostu zrobiło się zimno, wszystko się pokurczyło i skrzynia nie cyka, nie pyka, tylko na, nie wiem, na wiosnę, na majówkę będzie pykać znowu. Nie wiem, takie przemyślenia na szybko. Tu samochód pokazuje minus 1, przed chwilą było minus 2, także grzeje się. Ja no żartuję, to jest temperatura na zewnątrz, nie? Dobra, gasimy, starczy mu. No i stary numer z filmu, benzyna, jak zimna benzyna versus zimny diesel. Jak na Ostrowskowie pokazywałem, ile prądu zimą potrzebuje na rozruch właśnie silnik diesla i benzyny. Zobaczcie ten filmik, jak go nie widzieliście. Zamarzała mi maska, musiałem teraz paluchami tutaj szarpać. O, ona w tych miejscach tu przymarza, tam się zbiera woda, lód, maska przymarza, grubo, nie? Dobra, otwieram. Także rano chcecie wstać. Także rano chcecie wstać, chcecie odjechać, nie odpala, chcecie się dostać do akumulatora, no i maska się nie otwiera, nie? Dobra, olej. Dobrze, komisyjnie. Taki olej na bagnecie. Według mnie całkiem przejrzysty. Z tyłu nie widać, bo już wsiąkł. No po papierku widać, że w miarę czysty. Zobaczymy znowu jak długo. No to już olej jak sobie spłynie, tak wygląda, taki kolorek. Siema, minus 12 i robimy podsumowanie. Tutaj jest olej. Ten nawet pokazuje mniej, ale nie wiem, czy nie jest po prostu za zimno. Zobaczymy jak będzie płynął. Minus 12. No jeszcze płynie ten olej. Aczkolwiek już się robi powoli taki gęstawy, nie? Ciekawe jak nowy by się zachowywał w tej temperaturze. Kartkę mogę postawić, zobaczcie. Także wydaje mi się, że ten jednak ten rok to dla tego oleju odpowiednia
data, nie wiem, data, interwał. Aczkolwiek nie jest chyba aż tak źle jak wtedy, bo wtedy nie było chyba tak zimno, jak robiłem tamten film z turbopłukaniem oleju. No, ale 5W40 przy minus 12, zobaczcie jak płynie. Jakoś tam jeszcze płynie. O. Jak na minus 12, to nawet nieźle płynie. No, ale na pewno warto było to wymienić przed zimą. Dobra, to teraz jaki jest kolor w silniku? Powiem wam, że ten olej może mieć tyle, bo zobaczcie. Gleba ma minus 17. Jak jest minus 12 w powietrzu, to przy gruncie mogło być minus 18 nawet. Także kurde, nie wiem, grubo. Taki stan licznika, czyli przejechałem ponad tą 108 km, bo nie wiem, czy ilu kasowałem licznik. Cytryn mówi, że jest minus 8. W powietrzu możliwe, że tyle jest. Dobra, jak wygląda olej? No ty. Jest czysty. Wiecie co? On jest chyba po prostu zimny i dlatego wygląda taki na taki ciemniejszy. Ale na papierze jest bardzo ładny. Brązowiutki. Tak. Jeszcze wam pokażę, jak on wygląda na kartce. Albo jeszcze tu go w ten papier. 100 plus kilometrów. Pokażę wam na ekranie, ile to jest dokładnie. Jeszcze postaram się robić z nim jakieś aktualizacje na rozgrzanym silniku, tylko teraz nie chcę mi się odpalać. No, według mnie jest ładnie. A, no i tutaj jeszcze olej, jak sobie już obcieka i z karteczki, i z butelki. Tu jest taka naklejka w Sirionie. Nawet ona sugeruje co 7,5 tysiąca lub nawet co 5 tysięcy kilometrów lub rok. Jeśli w ciężkich warunkach dla klasy SG oleju albo SH. Te nowsze oleje chyba są wszystkie SH, także widzicie. W ciężkich warunkach 7,5 tysiąca kilometrów sugeruje Sirion. Podsumowując, trochę się nauczyłem więcej o olejach, powiem wam. Stary silnik, stare turbo, stary diesel, także olej też starzeje się według mnie chyba szybciej. Warto było go wymienić po tym roku, mimo że te 6 km było. Ja myślałem, że 8. Według mnie te 8 to jest bardzo dobry taki interwał, tak? Bo jak tam widzieliście, ciężkie warunki, jazda taka półmiejska, można powiedzieć 8 km spoko. Jak nawet przy 8 nam się zapali lampka, do 10 tysięcy dojedziemy, no to też się tam tragedia nie wydarzy. Powyżej 10 jechać 12, 13, 15 tysięcy, to już według mnie ten olej to już byłaby zupa tutaj, nie? Także to na pewno na plus. Co jeszcze? Nauczyłem się, że bez podpórki przy minus iluś temperaturze cytryn ma funkcję podtrzymywania maski. Tak widzicie, tu jest podpórka, on się po prostu trzyma na zamarzniętych zawiasach. Także piszcie wasze spostrzeżenia, wasze przemyślenia. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.